W drugim tygodniu lutego inwestorzy powinni zwrócić uwagę na dwa istotne wydarzenia. Po pierwsze, na przesłuchanie Janet Yellen w Kongresie, podczas którego przedstawi ona półroczny raport Fed na temat polityki monetarnej. Raport, który być może ukierunkuje oczekiwania inwestorów odnośnie tego, jak mocno i czy w ogóle Fed będzie podnosił stopy procentowe. Innym ważnym wydarzeniem jest tygodniowe święto w Chinach. Brak inwestorów z państwa środka ma szansę przełożyć się na wzrost apetytu na ryzyko.